mechanizm przyjmowany państwo opiekuńcze. Państwo opiekuńcze polega na tym, że człowiek ma opiekuna i ten opiekun mu mówi, co ma robić, czy ma jechać samochodem z opiętymi pasami, czy nie, czy ma się ubezpieczyć, czy nie, prawda? Jak ma chować swoje dzieci, czy ma je szczepić, czy nie szczepić. To wszystko jest państwo opiekuńcze, czyli to oznacza, że nie jesteśmy już ludźmi, jesteśmy tylko bydlęciem, którym ktoś się opiekuje, czy ma pieskiem, czy niewolnikiem, za którego ktoś podejmuje decyzję. Nie jesteśmy już ludźmi. Żyjemy w tej chwili w ustroju socjalistycznym, gdzie nie jesteśmy ludźmi. Jesteśmy tylko podmiotami, którymi się opiekuje ktoś i podejmuje za nas decyzję. Partie prawicy w Ameryce dość silne, to jest połowa republikanów, to jest prawica co najmniej, czyli to jest 25% ludzi. Tyle co u nas, czy w Szwajcarii, gdzie prawica się trzyma całkiem nieźle. No, rozumiem to inaczej, bo tak sobie sprawę z przepaści między myśleniem prawicowym a lewicowym. Oto niedawno było referendum w Szwajcarii, to zrobiła lewica, żeby każdy dostawał miesięcznie tam 3000 zł mniej więcej, czy pracuje, czy nie pracuje, żeby miał ten minimum utrzymania, żeby sobie mógł żyć, nie musieli się martwić, z czego żyć. Otóż robiono w 7 państwach Unii, między innymi w Polsce i we Francji na przykład, sondaże, jak ludzie by głosowali za tym. I we wszystkich tych państwach ponad 70% ludzi głosowało za tym, żeby to zrobić. W Szwajcarii 78% głosowało przeciwko temu. Bo Szwajcaria nie jest państwem socjalistycznym i ludzie tam nie myślą socjalistycznie, natomiast reszta Europy jest to państwo socjalistyczne. Unia Europejska jest państwem komunistycznym właściwie już w tej chwili i bardzo starannie ten komunizm umacniają, czy pomysł 500+, jest to pomysłem oczywiście komunistycznym. To państwo bierze na utrzymanie nasze dzieci. No, to jest. I Polacy to akceptują, to jest trochę inny socjalizm niż ten europejski, a to wszystko jest socjalizm. I ludzie bardzo chętnie chcą być niewolnikami. Bardzo wygodnie jest być niewolnikiem. Mój pan za mnie decyduje, mój pan daje mi jeść. Ja będę zresztą tłumaczył o różnicach między modelem europejskim a modelem unijnym. Bo w Europie traktowano ludzi jak ludzi wolnych i w związku z tym to my, biali ludzie, my Europejczycy podbiliśmy cały świat. Wolni Europejczycy podbili cały świat. Nie kazał Kolumbowi ani Magellanowi jechać tam podbijać innych tych. Oni chcieli tam jechać. To byli wolni ludzie. Natomiast w tej chwili to jesteśmy po prostu traktowani jako te małe dzieci w najlepszym przypadku. I może wyliczę pokrótce te różnice między normalnym państwem a państwem socjalistycznym. Ale może od razu z góry powiem, jaka będzie teza. Teza będzie taka, że kiedyś były wartości europejskie i dzięki temu myśmy podbili cały świat. Były to najlepsze wartości na świecie. Skąd wiemy, że najlepsze? No stąd, że podbiliśmy cały świat. Dlatego były najlepsze. Gdyby były najgorsze, to by nas podbito, prawda? Ten, kto zwycięża, ten ma dobre wartości. Jestem dumny z tego, że jestem Europejczykiem. Jestem dumny z tego, że Europa kolonizowała Afrykę i się tego wcale nie wstydzę. Wstydziłbym się, gdyby Afrykę kolonizowała Europę. I właśnie w tej chwili tak jest. Przyjeżdżają tam Murzyni, Arabowie, Chińczycy, wszyscy inni nas kolonizują. Bo wartości unijne są odwrotne niż europejskie. Jeżeli europejskie były najlepsze, to unijne jako odwrotne są najgorsze. I żyjemy w bardzo złym ustroju. Będę to mówił po kolei. Więc jakie są wartości europejskie? No, przykładowo, według wartości europejskich mordercę miał wisieć, albo głowę obcinano, albo inne tam rzeczy, w każdym razie nie ma tego przeżyć. Mówię o mordercach, nie o zabójstwach, czyli o człowieku, który zabija człowieka świadomie, prawda? Pismo Święte to mówi wyraźnie, a gdyby ktoś bliźniego swego umyślnie, zadziwszy się podstępem zabił, czyli nie w pojedynku, nie na wojnie, tylko podstępem, i od ołtarza mego weźmiesz go i zabijesz, mówi Bóg, tuż po 10 przykazaniach. Prawda? Jeżeli ktoś jest przeciw karze śmierci, to nie jest ani chrześcijaninem, ani Żydem, ani muzułmaninem. Prawda? Jest to po prostu heretyk. Nie można być przeciw karze śmierci. To jest nonsens zresztą zupełny. I niestety, o ile w Europie kara
kara śmierci była obowiązkowa, o tyle w Unii Europejskiej jest zakaz kary śmierci. Jest dokładnie odwrotnie niż w Europie. W Europie obowiązywała zasada, kto nie pracuje, niech też imieje. W Unii jest dokładnie odwrotnie. Kto nie pracuje, to należy mu się ten zasiłek, żeby miał czego jeść. W Unii Europejskiej panowała zasada, że dzieci należą do rodziców. To ojciec decydował o tym, kiedy się dziecko idzie do szkoły, prawda, czego się uczy i tak dalej, biorąc do szkoły. W Unii oczywiście to państwo decyduje, dziecko należy do państwa, a jeżeli nie wierzycie, jeżeli myślicie, że macie dzieci, to się mylicie. Nie macie dzieci. Dzieci nie są waszą własnością. Spróbujcie dać klapsa dziecku i dowiecie się, że się naruszyli tyły własności państwowej. I państwo was za to ukaże, że się naruszyli tyły ich własności. Po prostu. Jeżeli ja mam sukę, suka ma szczeniaki, kto decyduje, czy je zaszczepić? Suka czy jej właściciel? Właściciel. Jak wy macie dzieci, kto to decyduje, czy je zaszczepić? Wiecie, wasz właściciel. Wasz właściciel. Nie jesteście już ludźmi. Jesteście niewolnikami państwa. To jest za was decyduje, co robić z wami, z waszymi dziećmi, przy tym obowiązkowe pracą szczepienia. Pomyślcie sobie, czy ktoś by poszedł jakby wolnego człowieka, niech będzie D'Artagnan, prawda, przyszła postać, i powiedział mu sobie D'Artagnan, pan ma się przypiąć pasem do konia, pan może spać i się zabić. Nie do pomyślenia przecież, nie? A dzisiaj ja we własnym samochodzie pod przymusem muszę zabić się pasem. No tak? Mój właściciel mówi, ja za ciebie zapłaciłem. Ja sobie nie wiem, żebyś kiedyś mi się zabił. Czekaj, ja się sobie. A nie jest. Jesteśmy już tylko niewolnikami państwa, które za nas decyduje o tym, co robić. Teraz dlaczego ludzie nie mają dzieci? No po co mieć dzieci, jak dzieci są moje, tylko państwowe? Po co mieć dzieci? Tylko jak przypadkiem się zdenerwuję przejeżdżniakowi, to mogę pójść siedzieć. To po co mam mieć dzieci? Niewolnicy nie mają dzieci. Po co? Mamy zasadę, że dzieci, prawda, należały do rodziców. Na pewno państwo nie tylko decyduje na przykład o tym, czemu się uczy dziecko, w ustroju niewolniczym jest normalne, że to pan decyduje o tym, czego się uczy dziecko, bo to dziecko niewolnika będzie pracowało na pana. W ustroju ludzi wolnych dziecko na stałość musiało utrzymać rodziców. W związku z tym to ojciec decydował o tym, czego się uczy dziecko człowieka wolnego. Nie król, nie ktoś inny, tylko ojciec decydował o tym. W ustroju niewolniczym oczywiście jest odwrotnie. Proszę pamiętać o jeszcze jednej cesze ustroju niewolniczego. Człowiek wolny sam się troszczył o tym, jak będzie żył na starość. W ustroju niewolniczym panuje zrazu zasada, że właściciel niewolnika ma obowiązek utrzymać go do końca życia. I właśnie tak w ustroju żyjemy. Nasz pan ma obowiązek nas utrzymać do końca życia, płaci na tak zwaną emeryturę. I koniec. To jest klasyczny ustrój niewolniczy. Ludzie nie muszą myśleć o swojej przyszłości. 70% Polaków nie ma żadnej oszczędności. Po co? Skoro nasz pan nas utrzyma. Pan ma obowiązek nas utrzymywać. Ludzie sami czują się niewolnikami, małymi dziećmi. No małe dziecko akurat uważa, że mu się należy. Małe dziecko uważa, że mu się należy. Tak samo ludzie uważają, że nam się należy. Ludzie już przywykli do tego, że tak się traktuje. Nie są dorosłymi ludźmi, którzy uważają, że sami muszą zapracować. Nie, nam się należy. To już nie są nauczyciele. To jest bydło, które po prostu chce być traktowane jak bydło, które pan nakarmi, prawda, wyczesze, wydoi oczywiście i tak dalej. Ale pan za to odpowiada. Pan odpowiada za to, że nie ma co jeść. Ludzie mówią, że mamy mało co jeść, niech państwo coś zrobi. No tak, ludzie się czują właścicielami. Jeżeli że na nich właściciel musi coś zrobić. To jest coś przerażającego, co się stało z dumnymi, wolnymi Europejczykami. Państwo decyduje nawet o takim drobiazgu, jak to, w jakim wieku dziecko pójdzie do szkoły. Coś nieprawdopodobnego, ponieważ nie będzie program szkolny oczywiście, nawet w szkołach tak zwanych prywatnych, też program zatwierdzany jest przez
właściciela. I ludzie nie mają dzieci. Po co mają być dzieci? Ludzie wolni, no bogaci sobie odkładali na starość, ale biedni. Jest tylko jedno bogactwo, potomstwo, proles. Proletariusz to jest człowiek, którego jedynym bogactwem jest potomstwo, proles. I ci ludzie, bo wam się mówi, że nie ma dzieci, bo ludzie mają pieniędzy. Co za bzdury! Pieniądze, ludzie mieli, biedni mieli dzieci, nie bogaci. To biedni zawsze mieli dużo dzieci. Dlaczego? Bo na starość ktoś musiał ich utrzymać. Ja miał dużo dzieci, co tam dla pięciorga dzieci utrzymać do dwoje starszych rodziców? No. Trzeba oczywiście było je dobrze wychować. Trzeba było jakiś fart dać im w rękę. No. I dlatego dzieci były dobrze wychowane i dobrze wyedukowane. A teraz po co mam mieć dziecko, skoro przecież mój pan da mi emeryturę? I ilość dzieci spada drastycznie. Dziwię, że w ogóle dzieci mają dzieci chyba tylko z przyczynienia w tej chwili, bo to się absolutnie nie kalkuluje. Proszę Państwa, czego się uczyło dzieci? Przede wszystkim podstawowa sprawa. Nie tylko niesienie kary śmierci cofnęło nas o 4000 lat, do czasu sprzed Hammurabiego. To jest Polska. Wylecieliśmy z grona narodów cywilizowanych. Nie kary śmierci cofnęło do prymitywum. Są jeszcze dzisiaj dwa plemiona do rzeczy Amazonki, dwa w Afryce, jedno w Brukseli, które nie mają kary śmierci, prawda? Ale cały świat kary śmierci zna. Jak mówił Karol Mora lat temu, 150, znieście kary śmierci, a przekonacie się, że rozpadnie się cały porządek społeczny. No, rozpada się właśnie. Tylko z tego powodu. Natomiast przechodzą do innych cech, na przykład edukacja. Wprowadzenie koedukacji cofnęło nas o 4000 lat. Nigdy, nie tylko w naszej cywilizacji europejskiej, ale w żadnej znanej cywilizacji nie ma koedukacji. To będą Arabowie, czy Japończycy, czy Chińczycy, nigdzie nie było koedukacji. To oczywiście takie prymitywne plemiona, gdzie tam się jeszcze żyje z wygrzebywaniem robaków z piasku, prawda? Z tego się żyje, tam jeszcze mają koedukację, ale jeżeli tylko jest jakaś cywilizacja, jakaś kultura, to już jest uczy się osobno dziewczynki i chłopcy. Dlaczego? Bo to jest efektywna sposobność nauczania. Ja zawsze tłumaczyłem na spotkaniach przez 40 lat, że szkoły męskie mają znacznie wyższy poziom niż szkoły edukacyjne. Ale przeczytałem badania sprzed roku, szkoły żeńskie mają też znacznie wyższy poziom niż szkoły edukacyjne. Pytanie, dlaczego nasi właściciele narzucają nam koedukację? No po to, że dzieci niewolników mają być głupie. Celowa robota, żeby obniżyć poziom nauczania, i to się robi w sposób celowy. To nie jest przypadek, że poziom spada. Ja teraz czytam, nauczycielka pisze, że dzisiejsi maturzyści mają poziom dawnej 5 klasy szkoły podstawowej. Może 6, prawda? Ale generalnie poziom jest beznadziejny. Ja sobie czytam na przykład w Gazecie Wyborczej, że jest dramat, że takie są straszliwe wymagania, że uczeń będzie musiał przeczytać nawet i 6 książek rocznie. Ale ja czytałem 6 książek tygodniowo. Jest dramatem, że się uczniom każe przeczytać 6 książek rocznie. I to Gazeta Wyborcza postępowa, prawda, Gazeta tłumaczy, że to jest potworne obciążenie dla uczniów. Przerażającego. Michalkiewicz ma spotkanie ze studentami. Wszyscy studentów na sali tłumaczy, że NATO, prawda, działa wtedy, kiedy zostanie zaatakowane jedno z państw NATO na obszarze zlewisku Oceanu Atlantyckiego na północ Wrotnika Raka. Coś go tchnęło i spytał się w sali. Nikt na sali, gdzie było 300 studentów, nie wiedział, co to jest Wrotnik. Już nie mówiąc o tym, co to jest Wrotnik Raka. Wiedza gimnazjalistów. Jest coś przerażającego, że wychodzą ci gimnazjaliści z Jutani po egzaminie, skończą gimnazjum i nic nie wiedzą. Ale obok leży taki przymurek, leży sobie na murku, sobie popija sobie piwko, trzy butelki już wypite, jedną mam w ręku, prawda? Taki około 50 facet. Oni do niego podchodzą i on to wszystko wie.
sobie, jak on chodził do szkoły. Kiedy jeszcze nie obniżono, to tak powiedział mojego bez. Coś przerażającego, to jest celowa robota. Powtarzam, to nie jest przypadek. To jest celowa robota naszych właścicieli, którzy chcą, żeby ich dzieci były głupie, żeby uwierzyły tam w globalne ocieplenie albo inne tam głupoty, które oni tam wygadują, prawda? I tyle. Jeżeli nie pomaga koedukacja, to się wprowadza tam inne metody, na przykład do klasy trzeba wprowadzić jakieś dziecko debilne, prawda, to wtedy poziom jeszcze opadnie, prawda, jakieś takie stosuje się sposoby, żeby jak najbardziej obniżyć poziom nauki. To jest celowa robota, żeby nie było żadnej wątpliwości. Profesor Wróblewski, Antykenat Wróblewski, który był rektorem uczelni, którą skończyłem, Uniwersytetu Warszawskiego, powiedział, że z taką młody ciężki. Musimy dwukrotnie zwiększyć liczbę studentów, nawet gdybyśmy mieli trzykrotnie obniżyć poziom nauczania. To zrobiono. Studia kończy prawie każdy. Tylko poziom nauczania jest zerowy. I to potem jest celowa robota. Czego się uczy dzieci? Pewnie nie było edukacji. Czego się uczono chłopców? Uczono podstawowej dla mężczyzny umiejętności. Mężczyzna ma być agresywny. Mężczyzna ma się bić. Ma bronić kobiet, ma bronić dzieci, ma bronić honoru, ma bronić prawdy, ojczyzny, wiary, no tam w różnych sesjach się dużo się broniło. Ale ten człowiek miał być gotowy zaryzykować swoim życiem, nie mówię oddać się, to już bohaterstwo, ale zaryzykować swoim życiem, ponieważ każdy z nas mężczyzn jest absolutnie gotów swoim życiem ryzykować. To jest w naszej naturze. Każdy wsiada na motor i się nie boi, nie? Ale kobiety są uczone i słusznie, mają być bezpieczne. Kobieta opiera za dzieci, prawda, ma być bezpieczna, ale mężczyzna ma ryzykować. Mężczyzna ma brać maczugę i iść na mamuta, bo jak nie będzie ryzykował, to mamut rodzina zginie z głodu, nie? A kobieta odwrotnie, ma siedzieć dobrze zawieszona w jaskini, żeby tam jej nie zżar jakiś tygrys, prawda, razem z dziećmi, coś innego. Także są, te płci mają zupełnie inną rolę społeczną. Oczywiście w Unii jest odwrotnie. W Unii się mówi, że mamy się jednakowo traktować mężczyzn i kobiety. To jest nonsensem kobiet. I oczywiście uczy się chłopców, żeby nie byli agresywni. Podstawowa cecha, mężczyzna ma nie być agresywny. Agresja jest złem, trzeba wyplenić. Od przedszkola, nawet w żłobku, są instrukcje, że trzeba w chłopcach tępić agresję. No dlaczego to się robi? No bo niewolnik ma być potulny. Niewolnik ma słuchać pana. Pojechałem przed profesorem Jackiem i on mówi, że te wszystkie absurdalne przepisy drogowe są absurdalne po to, że człowiek ma być wytresowany, że ma słuchać absurdalnego przepisu. Na takim drobiazgu, prawda, ma być wytresowany, ma słuchać i koniec. I niewolnicy, co już przywodnicy zasadów niewolnika, coraz więcej ludzi słucha absurdalnych. Ja mogę powiedzieć tego, co pan mówi. Ja panu powiem, że 30 lat temu, jak było czerwone światło i nie było zielonej strzałki w prawo, to wszyscy prawie skręcali. Dzisiaj, jak ma zielonej strzałki w prawo, wszyscy stoją. Mimo, że jest pusta droga, można by przejechać, prawda? Nie przejadą. Są wytresowani, prawda? Jest ta mentalność. Mentalność. Się słucha nawet absurd. I proszę państwa, skutki tego są oczywiście koszmarne. Są koszmarne. Doszło do sytuacji miesiąc temu chyba, że niecały, że w Berlinie jakiś akurat imigrant, to akurat przypadki, prawda, murzyn zresztą z Gany, który znalazł sobie parkę w namiocie, to wyciągnął kobiety za włosy, prawda, zagroził nożem. Facet grzecznie siedział w namiocie, bo mężczyźnie nie wolno być agresywnym, i grzecznie siedział w namiocie, zgwałcił mu dziewczynę, prawda, sobie poszedł. Bo w Europie Europejczyk nie może dać w mordę, nie może się bić. Jeżeli spotka się z agresją, to trzeba negocjować, dialog podjąć, no, takie rzeczy trzeba robić. To coś nieprawdopodobnego. Co zrobiono, żeby nas uwłaszczyć? Żebyśmy nie byli mężczyznami. Zresztą edukacja temu sprzyja, prawda? Z kim przestajesz, takim się stajesz. I chłopcy wychowywani razem z dziewczynkami, no, tracą swoją męskość w dużej mierze. Bo z kim przestajesz, takim się stajesz, nie? To wszystko jest celem.
celowa, świadoma robota tej hołoty, która rządzi obecnie Unią Europejską, a przedtem też rządziła, tylko nie nieformalnie. Uczy się rzeczy niesłychanej już, niesłychanej herezji. Uczy się na przykład, że życie ludzkie jest najwyższą wartością. Jak można coś takiego, jak coś takiego powiedzieć? Życie ludzkie najwyższą wartością, czyli co? Przyjdzie jakiś terrorysta, chwyci jakieś dziecko, przyłoży mu nóż do gardła, dajcie miliard dolarów. To trzeba udać, skoro życie ludzkie jest najwyższą wartością, to jest więcej warte niż głupi miliard, nie? W ten sposób wystawiamy się na strzał dowolnemu terroryście. Co więcej, w Europie była zasada, że z terrorystą się nie rozmawia. Z szantażystą się nie rozmawia. W Unii jest odwrotnie, się kształci negocjatorów dla rozmów z terrorystami, jakim ulegać, prawda, jakim zawierać z nimi kompromisy. Kompromis jest ze złem, jest złem. Kompromisów się nie zawiera. Proszę Państwa, Lewica jeszcze do tego dodaje takie coś, że żeby jak najwięcej miały do powiedzenia kobiety. No bo kobiety cenią sobie bezpieczeństwo i nie będą nic ryzykować, prawda? I dlatego, jeżeli mamy głosowanie za czymś, to kobiety głosujące będą głosowały za państwem opiekuńczym. Bo one chcą, żeby się nimi opiekowały. I prawidłowo kobieta ma, prawidłowo ma takie odruchy, że chce. Że ja mam kobietę, tak, i ona mi mówi, to nie mnie dotyczy, mi mówi, jak zrobiła jakieś głupstwo. Mówi, dlaczego mi nie zabroniłeś? I ma rację. Ja powinienem jej zabronić. Ale mężczyzna tak nigdy nie powie. Mężczyzna tak nie powie. I dlatego kobiety odruchowo głosują za państwem opiekuńczym. I właśnie dlatego nasi właściciele domagają się, żeby kobiety miały jak najwięcej do powiedzenia. Kobiety się formuje na wszelką cenę, żeby właśnie niewolnicy byli potulni, bo kobiety są bardzo potulne. Widzieliście, ile jest w tej chwili organizacji, które ratują prostytutki zmuszane do czegoś w krajach zachodu, ale i w innych, tak? A przecież są męskie prostytutki. Czy ktoś ich ratuje? No nie, bo jak ktoś tak zrobił mężczyźnie, to by dał w mordę albo uciekł przez okno i se poszedł. A kobiety takie każą, to leży i robi co trzeba. Kobiety są po prostu potulne i dlatego właśnie się foruje kobiety za wszelką cenę w polityce, żeby mieć potulnych, że tak powiem, poddanych. Proszę Państwa, skutki tego, jak mówiłem, są koszmarne. To w wielu dziedzinach widać, ale taki najskrajniejszy przypadek to lat temu 22 w Srebrenicy. Były wojny domowe w Jugosławii, się mordują. Co jakiś czas mówią się portować na Bałkanach. Posłano tam wojsko ONZ tym razem, no i dwa bataliony wojsk holenderskich, błękitny hełmat, broń najnowocześniejsza pewna, miały chronić 8 tysięcy uchodźców w Srebrenicy, posiadków głównie muzułmanów, ale nie tylko też muzułmanów. I co? Przyszli Serbowie i powiedzieli, żeby im wydać tych uchodźców, będą strzelać. No to ponieważ życie ludzkie jest najwyższą wartością, no to dzielni wojacy się pochowali do piwnic, a tamci wymordowali wszystkich mężczyzn i zgwałcili część kobiety. I co więcej, według wartości europejskich, takie wojsko się kładzie na ziemi i trzecie temu się strzela w łeb. Wojsko tłuszczliwe się środkuje. Według wartości unijnych, królowa Wilhelmina tam 2 lata temu czy ileś przyznała im medale za służbę w Bośni. Przecież ci muzułmanie nami pogardzają, rozumiecie? Ich cywilizacja, ich kultura, która tylko jest znacznie niższa od europejskiej, a tu unijna jest znacznie wyższa. Dla nich jesteśmy prymitywy, zdegenerowane prymitywy. No co można sądzić o ludziach, kiedy szef Związku Zawodowego, żołnierzy zawodowych Królestwa Danii na pytanie, co trzeba zrobić, jak jest atak, jak jest wojna. I pierwszym ludzkim żołnierza jest wywieźć białą flagę. No, jeżeli życie ludzkie jest najwyższą wartością, no to jedynym sposobem na ugięcie statusu życia ludzkiego jest wywieźć białą flagę. No, oczywiście, facet ma absolutną rację.
jak ci Arabowie nie mają się z nas śmiać i nie mają nam pogardzać. No to właśnie bije dwóch facetów, jeden się nie boi stracić życia, a drugi się boi, za ten drugi przegra. Koniec dyskusji, mężczyzna kształci, żeby się nie bali zaryzykować swoim życiem. A nie, że mają cenić swoje życie nade wszystko. Cywilizacja nie może przetrwać i my umieramy. Bo to umiera, nie ma rozwoju gospodarczego, nie ma wzrostu dzietności, umieramy. No i na nasze miejsce przychodzą już nowi, ja bym chciał, żeby przyszli Chińczycy nas wykupili, zanim przyjdą Arabowie. No, taka jest sytuacja. Czy sobie zdaje się sprawę na przykład, że lat temu chyba już 6 czy ileś, Rada Szkolnictwa Anglii i Walii ogłosiła, że nie wolno przed Bożym Narodzeniem konfrontować pocztówek z Matką Boską i Ciotkiem Jezus. Bo to może urazić uczucia muzułmańskie.